Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym druidzie na serwerze EU15 i troszeczkę sobie tutaj poklikamy loszki. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to mam sporo informacji odnośnie nowego serwera EU16, no i na wstępie sobie do tego przejdziemy. Natomiast jeszcze pamiętajcie, że już dzisiaj o północy startuje po raz kolejny promocja na grzybki 20%, więc jeżeli planujecie kupować jakieś pakiety specjalne czy też grzyby, to róbcie to oczywiście na stronie home.syfygame.net z kodem twórcy Neutral i wysyłajcie do mnie screeny, jak używacie mojego kodu twórcy. Dziękuję wam pięknie za wsparcie. Jak pewnie wszyscy wiemy, na stronie promocja startuje dzień wcześniej. No i jak są jakieś tam pakiety specjalne, to również jest to dzień wcześniej na tej stronie, więc polecam jej używać. Już dzisiaj po północy, od czwartku, od jutra tak naprawdę ta promocja wystartuje. Po drugie, oczywiście pamiętajcie, że teraz nagradzana jest aktywność na kanale, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek w giveawayu. No i osoby, które się bawią w te giveawaye, w tą aktywność, muszą subskrybować kanał, żeby po prostu były brane pod uwagę. No i wbijajcie na Instagrama, wbijajcie na Discorda, wbijajcie na Twitcha. Wszystkie linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Dobrze, zaczynamy z EU16, dlatego że EU16 po pierwsze moja gildia, po drugie moja klasa, po trzecie bardzo ciekawy news, który został zapowiedziany. Wszystko po kolei. Po pierwsze gildia. Już znalazłem gildię, będę pomagał tak naprawdę tworzyć gildię polską. Jest to gildia Działkowicze. No i powiem wam tak, pewna gildia polska, z tego co się dowiedziałem, jednak nie startuje na tym serwerze, która miała być no bardzo mocna. Wydaje mi się, że na spokojnie mogli mieć top 2 tego serwera, a jako polska gildia na pewno top 1. Natomiast okazało się, że oni nie startują, bo po prostu data startu tego serwera EU16 no jest dla Polaków i nie tylko z tego co wiem dla Polaków taka dość wątpliwa, no bo to jest jednak 1 listopada, więc no wiadomo, święto. No i generalnie nie każdy ma czas wtedy siedzieć przy komputerze, grać na nowym serwerze. No jak wszyscy wiemy, nowe serwery są dość mocno czasochłonne, nie? Zwłaszcza pierwszy weekend nowego serwera, więc po prostu nie każdy ma na to czas. Tak więc ta gildia postanowiła zrezygnować, skipnąć, jeszcze nie ma nowej klasy postaci. W ogóle dużo osób postanowiło zrezygnować, szczerze mówiąc, z tego serwera EU16. No i co? Serwer będzie raczej dość prosty, będzie raczej dość łatwy. Na pewno tutaj te newsy, o których zaraz powiem, troszeczkę ludzi motywują, żeby grać na tym serwerze jednak, ale no właśnie raczej sporo mocniejszych ekip porezygnowało. No i właśnie, z racji tego, że ta gildia zrezygnowała, no to ja tutaj postanowiłem pomóc liderce mojej gildii z EU8, której zresztą jestem, no bo ona już od dłuższego czasu mówiła, że będzie robić gildię. No i ja tam pomagam na początku, pomagam teraz, w tym okresie przedserwerowym, znajduję graczy, przede wszystkim to do mnie należy, no ale potem jak już serwer wystartuje, to po prostu będę grał jako zwykły gracz, dlatego że nie mam czasu. Gdybym miał czas, to bym robił swoją własną gildię, ale nie mam czasu na kolejną gildię, na EU15 dobrze nam idzie, dobrze sobie radzimy, więc po prostu gildia Działkowicze, w której będę grał. No i tutaj oczywiście kwestia do was, jeżeli będziecie grać na EU16, co najmniej Eko, no to piszcie do mnie na Discordzie w wiadomości prywatnej, ja was dodam. Wymagań nie będę tutaj stawiał jakichś nie wiadomo jakich, takie minimum to jest pakiet startowy, potem twierdzy, no i oczywiście grzybki za 200 zł, takie dodatkowe na start. Także no minimum jest no naprawdę minimalne, nie potrzeba tutaj jakiegoś ogromnego wkładu, ale oczywiście gracze pay to win również są mile widziani. Bardzo możliwe, że teraz będziemy top 1 polską ekipą na tym serwerze. Zwłaszcza jak zrezygnowała ta poprzednia gildia, o której wspomniałem z gry, no to jest duża szansa, że właśnie my będziemy top 1 polską ekipą. Także no jeżeli ktoś chce pograć właśnie w topowej polskiej gildii razem ze mną, to odzywajcie się do mnie, zapraszam was serdecznie, będzie na pewno bardzo miło. Sporo osób w ogóle do mnie pisało, że chcą zacząć grać na tym EU16 właśnie ze mną w gildii, też takich mocniejszych osób, na przykład topowych z serwera EU15, więc no skład będzie na pewno fajny, będzie dużo osób pay to win, będą też gracze eko, takie lżejsze eko, na spokojnie generalnie, ale no jakieś minimum trzeba od siebie dawać. Także piszcie do mnie na Discordzie, jeżeli szukacie gildii polskiej na tym EU16, zapraszam wszystkich serdecznie, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest klasa postaci. No jak pewnie wszyscy wiemy, no paladyn, czyli nowa klasa postaci, nie mylić tutaj z magiem bojowym, bo jak pewnie się orientujecie, no to mag bojowy został, no kiedyś to był paladyn, zmienili mu nazwę, no i teraz to jest mag bojowy, no i nowa klasa postaci, która nazywała się właśnie paladyn, miała wyjść i ma wyjść nadal, natomiast nie na EU16, na EU16 jednak nie będzie tej nowej klasy postaci, więc ja postanowiłem zrobić tutaj głosowanie na karcie społeczność, o którym wam powiedziałem w poprzednim filmie. No i tak prezentują się wyniki głosowania. Powiem wam, że głosowanie
testowanie, szczerze mówiąc, było naprawdę ciekawe, z racji tego, że jak zrobiłem tą ankietę, no to było tam 200-250 głosów, no i generalnie ankieta wyglądała mniej więcej tak, że Łowca Demonów miał jakieś 30 albo 35% głosów, Zabójca miał 10, no i Zwiadowca powiedzmy tam, nie wiem, z 15-20, nie? Generalnie no przewaga była naprawdę ogromna, no takie jest losowe wam liczby podałem, ale żeby wam zobrazować, jak to wyglądało. Więc tak jak mówię, przewaga Łowcy Demonów nad Zwiadowcą była ogromna. Natomiast jak powiedziałem o tej ankiecie w filmie, jak powiedziałem na Discordzie, no to Zwiadowca zaczął bardzo mocno, no jakby iść do przodu, a Łowca Demonów się zatrzymał. No i w pewnym momencie, a dokładniej wczoraj o godzinie 16 chyba, jeszcze tu zerknę na Discordzie, nawet przed 15 było porówno. 44% Łowca Demonów, Zwiadowca 44% i Zabójca 12%. No i teraz jak widzicie, i wtedy było 614 głosów. Teraz tych głosów jest 750, no i tutaj Zwiadowca robi sobie powolutku przewagę. Łowca już ma 41, Zwiadowca ma właśnie 47, no i raczej to wygląda tak, że po prostu ten Zwiadowca zaczyna wciągać Łowcę Demonów. Skoro nie ma nowej klasy postaci, skoro dałem wam tą ankietę, wygrał Zwiadowca, wybieramy Zwiadowcę. To już jest postanowione, będziemy grać Zwiadowcą. Dużo osób też w komentarzach mówiło, dawaj Zwiadowcę, no chcieliście tego Zwiadowcę po prostu, nie wiem z jakiego powodu, ale chcieliście, więc nim sobie pogramy. Teraz może przejdę do kolejnego newsa, żeby to tak w miarę płynnie szło. Mianowicie w przyszły weekend czeka nasz weekend przedłużony z okazji Halloween. Prawdopodobnie będzie to od czwartku do niedzieli, ewentualnie, bo jak to się prezentuje, tak, czwartek to jest 31, no wydaje mi się, że właśnie zrobią od czwartku do niedzieli zamiast od piątku do niedzieli, bo nawet podkreślili, że jest to wydłużony weekend. No i mamy tutaj bardzo fajne eventy, mamy straszne combo eventów, Wiedźmowy Taniec, Pupile, Twierdza, Epiki, Kocioł w Kuźni, Dni Diabelskich Dusz, Sterylne Sedesy, także no bardzo mocne eventy, ale jest jeszcze nowy event Gorączka Czarnego Klejnotu, co oznacza, że prawdopodobnie będą lecieć same czarne klejnoty na wszystkich serwerach. No i też wiadomo, no na innych serwerach to tam pół biedy powiedzmy, ale dostaliśmy również taką informację. To wiadomo, no eventy fajne, ale my się tu skupiamy na EU16, na rozmowie o EU16, więc zwróćcie uwagę teraz na to. Dostaliśmy wczoraj na Instagramie i na Facebooku Shakesa taką informację. EU16 odbędzie się konkurs, w którym możesz wygrać jeden z pięciu niestandardowych awatarów. Ten nowy świat zostanie wydany podczas naszego czarnego miesiąca pod prysznicem czarnych klejnotów na lewo, na prawo i na środek. To jest tłumaczenie z niemieckiego czy tam z angielskiego na polski, więc jest takie średnie, ale no wnioskujemy po tym, że tak, EU16 wystartuje mając same czarne klejnoty, prawdopodobnie, no bo skoro coś takiego jest, no to oczywiście wiadomo, pewnie więcej informacji dostaniemy wkrótce, ja wam będę regularnie nagrywał te filmy, informował o wszystkim, co się tu dowiemy, ale właśnie, nie dość, że 5 osób, podejrzewam, że z najwyższym levelem przez jakiś tam okres czasu, będzie mogło wygrać swój custom avatar, no więc super sprawa ogólnie dla wielu osób, no to jeszcze mamy właśnie ten czarny, jak to się dokładnie nazywa, jeszcze tutaj zerknę, żeby was nie wprowadzić w błąd. Właśnie, mamy ta gorączka czarnego klejnotu, czyli ten nowy event, o którym jeszcze nie wiemy. No i to zostanie wydane razem z EU16. Bo tak, te eventy, które wam tutaj pokazałem, to one są oczywiście na wszystkich serwerach oprócz EU16. EU16 będzie miało standardowe eventy jak na start każdego serwera, czyli będzie to EXP, Gold, Epiki, Twierdza, no i tam promocja na grzybki, nie wiadomo. Ale no, ta gorączka czarnego klejnotu prawdopodobnie przejdzie również na EU16. No i właśnie, wiecie, bardzo mocny boost na start. Bardzo będzie się szybko progresowało, fajnie progresowało, nie będzie to jakieś giga drogie. Także bardzo fajnie. No i tutaj troszeczkę jestem zawiedziony, szczerze mówiąc, bo nie wiedziałem, że coś takiego będzie wcześniej. No i wybrałbym na pewno inną klasę postaci. Skoro start serwera ma być tak mocno zboostowany, to wybrałbym jakąś klasę postaci, która słabo sobie radzi w lochach, bo po prostu ten early game dzięki tym czarnym klejnotom o wiele szybciej będziemy w stanie przeklikać. Będę w stanie przeklikać, więc może jakiś maguś nawet, albo wiecie, albo nie wiem, paladyn, wojownik, coś takiego, nie? W sensie mag bojowy. Coś takiego bym wybrał, no ale skoro Zwiadowca wygrał, żeby już tutaj nie kombinować, nie zmieniać, na inne klasy postaci przyjdzie czas, tutaj lecimy sobie właśnie z Zwiadowcą. No skoro z Zwiadowcą się generalnie łatwo progresuje, no to z czarnymi gemami się jeszcze łatwiej będzie progresować, więc no i tak wbijemy jakiś fajny level, będzie to na pewno spoko.
No, także tyle. Tyle odnośnie tego serwera, więc no tutaj EU16 z racji daty startu 1 listopada mogło być troszeczkę obumarłe, ale tutaj widzimy, że twórcy próbują ożywić ten serwer, czy to właśnie konkursami na awatary, czy to właśnie jakimś eventem specjalnym. Był taki jeden serwer, chyba to był W45, który startował właśnie w czarny piątek, no i same czarne gemy na nim leciały. Super sprawa ogólnie. Bardzo mocny boost właśnie na early game. Więc no, jak będzie więcej szczegółów, jak będziemy już wszystko wiedzieć, to oczywiście wam podam, ale tutaj takie szczątkowe informacje odnośnie EU16, co się kroi, co się szykuje, wiecie o co chodzi. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o serwer EU16, jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzu, a my teraz przechodzimy do naszego druida. I może na wstępie opowiem wam oczywiście, co tu się pozmieniało na tym druidzie. Nie szczekaj, przepraszam was, ale widzicie, leży sobie tutaj obok mnie piesek i przeszkadza. Co się pozmieniało na tym druidzie? Przede wszystkim tak, no aura 8 i mamy 100 many, jak sami widzicie. Oprócz tego, no nie za wiele. Mogę dzisiaj w ogóle wrzucić jakiś temek do kibla, więc może od razu to zrobię. Zrobimy sobie pyk. Aha, i nic się nie zmieniło, nadal jest na inteligencję, minus 6, więc dobra, rozmontujemy to sobie. Czy coś chce Wiedźma? Wiedźma chce od nas broń, więc od razu też ją oddamy. Dobra, także no, tak się prezentuje nasza aura. Tutaj pupilki, w pupilach w ogóle od razu poklikam żarłaczem syrenie. Tą syrenię będziemy, no dokładnie, mogli dzisiaj złapać, bo sprawdziłem przed odcinkiem i mamy na nią, mieliśmy 4,5%. Także syrenia dzisiaj będzie do złapania na spokojnie. Natomiast pupilki, no, ryś 22, ptaś tak samo, tutaj wykijadło tak samo. Ogień to w ogóle karmię 3 pupile na raz, tak sobie postanowiłem zrobić, ale zaraz już jutro koguta będę miał na maksa. No i tutaj tak samo, kroksa i żarłacza karmię, łapę wszystko regularnie. No i oczywiście tą syrenię dzisiaj również złapiemy. Także tak się prezentują nasze pupilki. No i co więcej, no wbijamy level, oczywiście codzienne czynności. Jutro będę musiał wypić tutaj piwko to dodatkowe, więc dlatego też chcę jeszcze troszkę poklikać. Poza tym będzie event epicki, więc też fajnie będzie z wyższym levelem zacząć, trochę się poprzebierać. Może nam się uda 300 level wbić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Gildyjka, no oczywiście od już prawie tygodnia mamy maksymalne bonusy z wypraw, więc teraz lecimy adaki. No i gildia sobie powoli tutaj rośnie. Miejmy nadzieję, że szybko na to top 3 uda nam się wskoczyć. Jeżeli chodzi o czarne gemy, to raczej ciągle mamy tylko 2%. Tutaj jeszcze dokładnie raz i tu mamy dwa, więc no, czarne gemiki, niedługo będzie też ode mnie w ogóle salka 15, także będą 3 albo może i nawet więcej. Tak czy inaczej, no jak widzicie, dwugłowa hydra, portalik ten, portal to mamy chyba ile? 16% teraz, a ile mam w opisie? 16, więc wszystko jest zaktualizowane. No gildia top 3 tego serwera, ładnie sobie radzimy, fajnie. Jeżeli ktoś w ogóle miałby ochotę dołączyć do naszej gildii, to zapraszam was serdecznie do wiadomości prywatnej na serwerze, w gierce, piszcie do mnie w gierce, bo ja co prawda nie podmieniam, jak nie mam powodu, w sensie jak ktoś totalnie olewa serwer, jak ktoś, powiedzmy, nie wiem, jest nieaktywny po prostu, nagle skończy grę, no to wtedy podmieniam, ale no jak sobie tutaj każdy regularnie i fajnie klika, no to nie ma powodu do podmian, ale wiadomo, regularnie się zdarza, że powiedzmy ktoś kończy grę, coś tam się dzieje i tak dalej, wtedy możecie do mnie pisać tu w wiadomości prywatnej, ja sobie tworzę taką waitlistę swoją prywatną i zapraszam ludzi z tej waitlisty, no po kolei. Kto się pierwszy odezwał, ten dostaje zaproszenie po prostu do gildii, jeżeli nam się jakieś miejsce zwolni. Także zapraszam tutaj wszystkich Polaków, zapraszam wszystkich Polaków serdecznie. Kolejna sprawa to mamy nowy czar, jest to czar na hełmik, więc sobie już tutaj zaczarowałem nasze EQ dawki. 10% więcej PD, plus 10% premii do PD, więc to jest trzeci czar właśnie na EU15. No i co? Twierdza mi się buduje, jak widzicie 15, już w teorii mogę skipnąć, ale nie chcę tego robić, bo będę chciał sobie wbić 300 level, wtedy może oczywiście kupię ten pakiecik na 300 level i wtedy może skipnę, czyli to by było w piątek, zobaczymy. W każdym razie, no jak widzicie, tak wygląda twierdza. Nic tutaj więcej się nie działo, kwatery 12, twierdza się buduje na 15, surek trochę mi się odkłada. Jeżeli chodzi o serce, no to i ogólnie o podziemia, to teraz mi się przygodomat buduje na dyszkę, serce mam 10, traktor 10, wrota 10, trenera 9. No i tak się prezentują budynki. Natomiast zarządca areny. Zarządca areny to też jest coś, co na co warto zwrócić uwagę, bo jak widzicie, mam już dwie platyny i drugą moją platyną, która mi poleciała, to była toaleta. Bardzo fajna sprawa, dlatego że praktycznie te dwa ostatnie ulepszenia, tam przyspieszenie i ozłocenie, którego mi brakowało, no to poleciało mi niemalże dzień po dniu.
chyba nawet dokładnie dzień po dniu, więc już od wczoraj tak naprawdę mogłem zdobywać platyny, no i pierwsze to były przekąski i dzisiaj miałem skipa, na środku toaletę i po prawej skipa, więc idealna platynka, jakby jeszcze potworki wleciały, to by było super, także no, zbliżamy się do ulepszenia całego zarządcy areny i w końcu będziemy mogli robić skipy codziennie 7-dniowe i tutaj resety i będzie to się fajnie rozwijało. Dobrze, tyle, chyba tyle, czarnego gemu niestety jeszcze nie mam żadnego, tu wam jeszcze może pokażę dwa portale, których wam ostatnio nie pokazałem. Czarnego gemiku jeszcze nie mam żadnego, no ani mi z dropów nie poleciał, ani z niczego. Mamy po 2%, mamy w sensie 2% z gildii, więc no to nie są wysokie procenty, ale widziałem, że już trochę osób w gildii ma te czarne gemy. No ja jeszcze niestety nie miałem tej przyjemności, żeby czarny gemik sobie zdobyć. Ale mam fajne procenty na niektóre lochy i mówię, będę chciał troszeczkę ten level podbić, bo już dość długo klikania na tym EU15 nie było. Zastanawiałem się, czy to zrobić dzisiaj na streamie, czy może, nie wiem, poczekać do piątku i już w ogóle nie klikać, te grzyby sobie zostawić, ale no, zrobię to dzisiaj. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy zgnijaka, tu w ogóle mam, tak, godzina, spróbujmy. Może szczęście odcinka się uśmiechnie i może wyleci czarny gemik, sprawdźmy to. No niestety, niestety, mały na inteligencję, więc nic szczególnego, ale... No tu mam jeszcze 2 na HP, to możemy podmienić. Dobra, lecimy, lecimy do lożków chyba. Portal spróbujmy może, tego zgnilaka, to jest wojownik, ale obawiam się, że go na raz nie zrobię. Ale obejrzymy tą waleczkę. No tu by naprawdę dużo krytów z niedźwiedzia musiało siadać, takich wiecie, potężnych. No kurczę, powiem wam. Okej, właśnie o to chodzi, o to chodzi. No to jest moc tego druida. Dobra, mamy to, pięknie, portal siadł na raz, Jezus Maria, dobra. Właśnie to jest to, atak pikujący, tu nagle kryt z niedźwiedzia. To jest fajne w tym druidzie, to jest fajne, od początku powtarzam, że to mi się akurat bardzo podoba. No bo jednak, no daje taki fan z giereczki, nie? Jak nagle takie mocne hity zaczynają siadać. No ale to jest niestety rzadkość, nie? To jest rzadkość, że właśnie mamy takie potężne combo. Dobra, na tego mamy prawie 3%, na tego wojownika, dokładnie, więc nam padam. Tutaj mamy coś na inteligencję, sprawdźmy sobie dla Mariuszka, plus 96 punkty życia, ulala, ja to biorę, pewnie, że to biorę, tutaj cyk, w ogóle ile mi już mogą dawać bronie? Sprawdźmy sobie, plus 70, no właśnie, jakby mi dzisiaj jakaś brońka poleciała ze strefy mroku albo zwierzy, no byłoby naprawdę super. Fajnie by było w ogóle ten loszek domknąć i tutaj powiem wam, że tak, na tego zwiadowcę mam chyba jeszcze z 2%, potem na 8, bo sprawdzałem też przed odcinkiem, potem na 8 mam chyba z 1,5%, więc nie za dużo, ale potem 9 to jest bodajże maguś, na którego mam z 4% i potem ostatni to jest nasze lustrzane odbicie, na które mam z 80% chyba, więc no wydaje mi się, że naprawdę, to mogę od razu rozmontować, jest szansa, żeby właśnie ten lock dzisiaj zrobić i to by było super, bo to by nas też fajnie zbliżyło właśnie do tego poziomu 300. Natomiast no tutaj, tutaj musimy zdecydowanie, no przede wszystkim ten zwiadowca, nie? Ten zwiadowca nam musi paść. Na roztańczonego grzyba w strefie światła też mam naprawdę fajne procenty, bo tam prawie 2%. Jak jego ubijemy, to chyba drugiego i trzeciego też ubije, więc no po prostu wiecie. Trzeba to zrobić, trzeba to zrobić, trzeba to ubić. Może jakiś nawet 2,8,5 przy dobrych wiatrach by nam się dzisiaj udało wbić. Byłoby naprawdę super. Mamy 10 milionów golda. Zobaczmy, zobaczmy czy on, no właśnie to jest ten, który jest chyba dokładnie naszym największym blokiem, ale Paddy to padł bardzo szybko, jeszcze nam dał brońkę, proszę państwa, 70, 70 średnik, 12% runka, no runę zamienię, run na razie w ogóle przez to, że mi ciągle lecą ulepy, tu od razu zaczaruję i w ogóle inne rzeczy mam zaczarowane, mam. Przez to, że mi lecą ulepy non-stop, no to ja za bardzo nie boostuję ilości tych runek, no bo nie kupuję skipów, nie? To jest jakby logiczne, ale no jak już te ulepy przestaną aż tak sypać, albo już wszystko będzie mieć platynowe, no to wtedy znowu sobie, o, widzicie, to jest właśnie ten mag, no i mamy nasze lustrzane odbicie, cypyk, i już mamy 283 level, coś pięknego. O, tu musimy runkę zamienić, niestety, więc sobie podmienimy. Jezu, nic nam nie leci w ogóle z miejscem na klejnot. Wszędzie muszę ten miejsce na klejnot robić. Dobra, i teraz paseczek. O Jezu, jaki ja tu miałem stary pasek i to jest w ogóle zwykły pasek. To mogłem się wstrzymać z kiblem, widzicie? Teraz bym to wrzucił do kibla i dopiero wyjął klejnot, no ale trudno, zdarza się. Ale no, paseczek bardzo stary, jeszcze nawet zwykły, nie z żadnego lochu. No i dobra, to mamy zrobione. Pięknie nam to poszło. Co, na wieżę mamy duże procenty. Na wieżę też, wieżę też by było dobrze ubić, bo na nią to mam chyba z 9 albo 10%, ale i tak widzicie, nie pada tak łatwo jak na przykład mag. No magowie, powiem wam szczerze, że w tej strefie mroku fajnie padają, ale to chyba też przez to,
O, tu w ogóle super, weźmiemy to. To chyba też przez to, że wiecie, bardzo fajne czary nam na walki z magami poleciały, bo tak, rękawice, broń, no wiadomo, wszystkim to zaczarujemy i pachołkom i nam, no to wtedy w tej strefie mroku i wieży naprawdę fajnie to siada. Dobra, teraz tak, chcę iść do roztańczonego grzyba. To jest też jeden z moich celi na dzisiejszy odcinek, bo mówię, na niego mamy prawie 2%, jakby on nam siadł. Kurde, bez problemu. Jakby on nam siadł, to ten też nam siądzie. Chyba. Mam taką nadzieję, że nam siądzie. Proszę. Wojownik, halo. Fajnie by było, bo to nam daje duże expa, naprawdę duże expa. Ale dobra, może żeby nie klikać na pałem, to my sobie obejrzymy tą waleczkę i jeszcze raz po prostu sprawdzimy procenty, nie? No ale grzyb jak na to, że jest magiem i że 2%, to nam naprawdę ładnie siadł. W ogóle na tym druidzie chyba ci magowie, powiem wam szczerze, no tak jakiś, nie wiem, mam wrażenie, że fajnie siadają. Wszystko inne siada słabo, ale magowie, czy to właśnie w strefie mroku, czy tutaj w strefie światła, padają fajnie. Dobra, Góra Olimp, na śpiewający syreny mamy 14%. Na tego wartownika mamy zaledwie 1,22. A jak sobie weźmiemy karczmę mrocznych sobowtórów i weźmiemy sobie wszystkie, nie, pozostałe, przepraszam. Okej, no to potem na karczmarza, ojejku. Dobra, no 1,22, czy ja chcę to klikać? Na wieżę mamy jeszcze prawie 4%, to ja może tą kolejną wieżę też sobie jeszcze machnę, a nuż nam jakaś broń wyleci. Kurczę, no brońka by nam naprawdę tak tutaj dużo dała, dlatego chcę czekać na ten event epicki, bo, no mówię, przebieranko, no właśnie, przebieranko i znowu fajny buścik. Tu buciki plus 21, pancerz na minus, runa też nie powala, więc dobra, wstrzymamy się. Tornado, czy tornado by nam się udało machnąć? Chociaż czy ja chcę tornado dzisiaj klikać? Nie, chyba dzisiaj sobie tornado odpuścimy. Dobra, no i nie mam za bardzo co klikać. Twierdza posępnego czerepu na pierwszego mamy zaledwie 0,60%. Więc to jest malutko, nie oszukujmy się. Szkoda grzyba. Tutaj te gówno lożki to nie ma co. Na wieżę już mamy niecały 1%. Dobra, opuszczony wartownik, spróbujemy. Jakieś, powiedzmy, nie wiem, 150 grzybów na niego. 150 grzybów, siądzie to będzie super, nie siądzie to trudno. No tutaj to jest wojownik, więc też, no wiadomo, ataki pikujące, jakieś niedźwiedzie, kryty, wybuchy, pościgi. No i ten opuszczony wartownik powinien nam siąść i siadł. I to, Jezu, jak szybko, co jest? 285 level. Czyli to, co założyłem, to nam się udało zrobić, pięknie. Ej, bardzo szybko, Jezu, jestem zadowolony. No to zobaczcie, opłacało się dzisiaj odcinek nagrywać. Nie za długi wyjdzie, ale super. 300 milionów expa zainkasowane, czyli patrzcie, my za jednego takiego przeciwnika dostajemy jeden pełny level, nie? No i teraz widziałem, że na kolejnego mamy też jakieś procenty, ale chyba nie za duże. Powiem wam szczerze. Krytyczny karczmarz 0,60. No to my mamy więcej na twierdzę posępnego czerepu. No ale krytyczny karczmarz nam da jeden level pełny, nie? A twierdza nam da tam, powiedzmy, z pół levela. To jest też wojownik. No dobra, spróbujmy. Tamten nam padł szybko, to spróbujmy na niego wydać, powiedzmy, te 100, góra 200 grzyba. Góra 200 grzyba, żeby tutaj nie przesadzać, bo to akurat się mija z celem. Ale no skoro tamten nam padł tak łatwo, no co prawda na tamtego było około 0,40% więcej. Ale no, skoro tamten nam padł tak łatwo, to i może ten by nam padł łatwo i by nam dał 286 level. To by było na pewno fajne, na pewno miłe. No proszę, proszę, siądź. Jezu, ja tak nie lubię coś zaczynać klikać i tego nie skończyć, nie? W sensie nie ubić, bo po prostu wiecie, ja czuję taką stratę grzybów niepotrzebną. No a tu jak widzicie, no nie daje nam to za wiele. Szkoda, że nam broń nie poleciała żadna, czy to ze strefy mroku, czy właśnie zwierzy. Bo tu na pewno, no na tyle ochy w strefie światła, głównie wymiana broni by bardzo pozytywnie wpłynęła. Ale dobra, powiedzmy, że jeszcze tak, no 20 grzybów, żeby już tutaj nie przesadzać. Cel na odcinek zrealizowany, 5 leveli w ogóle wbiłem w moment tak naprawdę, przez to, że nam się ta karczma ruszyła. Dobra, jeszcze 50, do 850, do 850, ostatnie 50 grzybków i już więcej nie ma opcji. Fajnie, że nam się to ruszyło, fajnie, że 5 leveli wpadło, zawsze to do przodu. Jutro już nie będę oczywiście nic klikał, jutro sobie wypiję dodatkowe piwko na wyższym levelu. No i potem, no piątek, evencik epicki, no i wtedy może coś tam się pobawimy, nie? Wiecie jak to jest, dobra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Niestety, nie udało się, nic dziwnego, no 0,60 to nie są wybitne procenty, zwłaszcza na druidzie. Ale chyba wszystko, moi mili. Chyba wszystko wam tutaj powiedziałem, pokazałem, lożki poklikałem, o EU16 się wypowiedziałem. Także ja wam pięknie dziękuję. Dziękuję wam za uwagę i przypominam, że dzisiaj po północy startuje promocja na grzybki 20%, więc jeżeli planujecie kupować czy to grzybki, czy pakiety specjalne, to kupujcie
oczywiście na stronie home.syfygame.net z kodem twórcy Neutral i wysyłajcie do mnie screeny, jak używacie mojego kodu twórcy. Dziękuję Wam pięknie za wsparcie. Już dzisiaj po północy ta promka. Pamiętajcie, że teraz nagradzana jest aktywność na kanale, więc każdy like plus komentarz to jest jeden numerek w giveawayu. No i każdy, kto się bawi w te giveawaye, musi oczywiście subskrybować mój kanał. No i co? Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Wszystko, chyba wszystko. Jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu. Ja Wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!